Wiemy, o czym należy pamiętać, dokonując promocji miast czy też gmin. A co takiego ciekawego znajduje się w samym Wejherowie? Czy wyznacznikiem spędzania wolnego, wakacyjnego czasu może być wyłącznie plaża i morze? Okazuje się, że nie. Turyści są coraz bardziej wybredni i chcą zobaczyć coś znacznie więcej. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Zatem najważniejsze jest to, żeby turystów przyciągnąć nie tylko jednym atutem. A jakie atuty posiada Wejherowo? Od kilku lat aktywnie i skutecznie promujecie miasto Wejherowo, nie tylko tutaj w Wejherowie, ale szczególnie poza granicami miasta i to w dalekiej odległości. W czym tkwi sukces promocji naszego miasta? Czy skupiacie się na tym, co istnieje, czy tworzycie nowe warunki? Działania promocyjne mają charakter długoplanowy, muszą być prowadzone systematycznie, konsekwentnie i to staramy się robić w Wejherowie. Od dobrych kilku lat, dzięki takim inwestycjom jak renowacja Kalwarii Wejherowskiej, jak rewitalizacja Parku Miejskiego, jak odnowienie w zasadzie większości zabytków w Wejherowie, rewitalizacja ulicy Wałowej, tworzymy taką atrakcyjną przestrzeń, również atrakcyjną nie dla samych mieszkańców, ale przede wszystkim dla mieszkańców, ale także dla turystów. W promocji ważny jest także pewien pomysł na przyciągnięcie turysty, na stworzenie takich warunków wypoczynku. I w tym roku, jak w latach poprzednich, przygotowaliśmy wycieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem za darmo. Jest to działanie takie promocyjne miasta, mające z jednej strony pokazać właśnie te najciekawsze atrakcje naszego miasta i skutecznie przyciągnąć właśnie turystę na zorganizowaną imprezę. Oczywiście ratusz miejski w Wejherowie 7 dni w tygodniu czynny w okresie letnim. Cieszy się bardzo dużą popularnością wśród turystów. Lubią do nas przychodzić, oglądać sale tradycji, sale wystawy w naszych salach, salę więzienną, kącik Kaszubski. Kolejna rzecz to park miejski. Park miejski w zasadzie jest zespół taki pałacowo-parkowy, czyli mamy i Pałac Przebędowskich Kaiserlingów z Muzeum Piśmiennictwa Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, ale przede wszystkim znakomitą przestrzeń do wypoczynku. Duży plac zabaw, ścieżka zdrowia, szlak Nordic Walking, możliwość popływania rowerami wodnymi po kanałach, czyli jest miejsce wypoczynku w zasadzie dla całej rodziny. No i kolejna rzecz to koncerty letnie, to też już jest tradycja Wejherowa, od 10 bodajże lat organizujemy w okresie letnim w każdy weekend, teraz w każdą niedzielę o godzinie 17 koncerty w parku, różne formy muzyki, czy rock, czy pop, jazz. Do tego dochodzą większe festyny, zawsze w połowie sezonu letniego, pod koniec lipca, albo na początku sierpnia, duży festyn z gwiazdą. Także to jest też sposób na stworzenie oferty dla naszych mieszkańców, ale także na przyciągnięcie dodatkowych turystów. A jak nasze miasto, jak Wejherowo postrzegają turyści na zewnątrz, bo często wyjeżdżacie, prawda, z ofertami w inne miasta, daleko gdzieś tam, czy nad morze, czy też na południe Polski. Jak jest postrzegana Wejherowo? Aby pokazać naszą ofertę, którą przygotowaliśmy na lato, musimy w jakiś sposób dotrzeć do turystów. Też tradycją naszą jest przeprowadzanie takiej akcji na pasie nadmorskim, czyli docieramy bezpośrednio do miejsc, gdzie wypoczywają turyści, czyli do ośrodków czasowych, do pensjonatów, większych hoteli, pól kempingowych. Docieramy do punktów informacji turystycznej od Białogóry poprzez Karwie, Dębki,
Jastrzębią Górę, Wody Sawowo, Półwysep Helski, dwory, pałace. Tam przyjeżdżamy, zostawiamy nasze materiały, ulotki, plakaty. Tam w zasadzie czekają już na nas właściciele tych pensjonatów. Oni uważają tą akcję jak najbardziej zasadną, bo mają po prostu ofertę dla turystów na niepogodę. Gdy świeci słońce, to oczywiście kierunek plaża, korzystamy z kąpieli morskich i słonecznych. Natomiast w czasie niepogody turysta jest coraz bardziej, można powiedzieć, aktywny, wymagający i chce korzystać z różnych form wypoczynku, chce także zwiedzać poszczególne miasta i dzięki takim właśnie akcjom, zorganizowanym wycieczkom za darmo, można powiedzieć, dla turystów, to turysta nie jedzie. Wiele takich mieliśmy opinii właśnie, że zamiast pojechać do Trójmiasta, to dowiedzieli się o ciekawych miejscach w Wejherowie, przyjechali i zostali praktycznie cały dzień i tutaj też wydali pieniądze, bo w turystyce nie ma co ukrywać, także chodzi o zarabianie pieniędzy, ale rolą miasta, gminy jest to, aby stworzyć takie warunki do rozwoju turystyki. W Wejherowie na pewno nie jest to łatwe, byliśmy postrzegani jeszcze dobrych parę lat temu jako bardziej tutaj sypialnia Trójmiasta, nie były widoczne te atrybuty turystyczne, dlatego tworzenie tych warunków także dla samych przewodników, którzy w ostatnim czasie bardzo się zaktywizowali, mają zdecydowanie więcej pracy niż w latach poprzednich. Myślę, że to też dobrze tutaj służy restauratorom. Też takie opinie z zeszłego roku, że te okresy letnie to zdecydowanie lepiej wyglądały niż poza. Ta widoczność tych turystów była odczuwalna także dla ich budżetu. Wejherowo myślę, że jest postrzegane jako miasto przede wszystkim zadbane, czyste. Miasto na pewno atrakcyjne, które z jednej strony pewnie jest, w którym ciekawie, dobrze się mieszka, ale które ma też coś do zaoferowania turyście. Na pewno nie na taką ogromną skalę jak Sopot czy Gdańsk, ale myślę, że tutaj konsekwentnie, systematycznie odnawiając właśnie te nasze zabytki, tworząc miejsca wypoczynku w parku miejskim, myśląc także o turystyce aktywnej, tworząc szlaki, budując ścieżkę rowerową, chcemy tutaj pokazać szerokie jakby spektrum możliwości wypoczynku w naszym mieście. Wejherowo jest coraz piękniejsze i to mnie cieszy. Dzisiaj pozostajemy w tematach turystycznych. Co podoba się turystom na Kaszubach, a szczególnie w okolicach Kościerzyny? O to przechodniów na Kościerskim Rynku pytał Henryk Baszanowski. Co jest zachwyca w Kościerzynie? Przyroda przede wszystkim. Przyroda, ale i nie tylko. Na przykład skansen kaszubski. Co jeszcze tutaj można zwiedzić i polecić mieszkańcom środkowej Polski, ażeby przyjechać na Kaszuby? Trudno mi powiedzieć, dopiero poznaję też Kaszuby. Ale myślę, że jest sporo miejsc, które można zobaczyć. Na razie podpytuję miejscowych. A jest tutaj pani po raz pierwszy? Po raz drugi, ale pierwszy raz byłam bardzo krótko. To mnie przyciąga. Piękno tutejszych lasów i okolic, jezior. Skąd mi informacje, że tutaj właśnie jest tak pięknie? A przypadek akurat w tym roku. Po raz pierwszy na Kaszubach? Nie, po raz kolejny. Po raz trzeci. Jak się w ogóle panu podobają te regiony? Jak pan ocenia ludzi Kaszubów? No, tam gdzie jestem, zawsze jestem przyjaźnie przyjmowany i myślę, że bardzo fajni ludzie tu mieszkają. Miła atmosfera może, no na przykład nas, to jednak znajomi też nasi. No i też powiedzmy, że pogoda nie jest najgorsza, przynajmniej dzisiaj na przykład jest dosyć ładnie. A co panią przyciąga? Ja myślę, że ogólnie ten dom stojący na dachu robi też furorę, bo ja jak studiuję teraz w Gdańsku, to właśnie koleżanki mówią, że z różnych tam pochodzą miejscowości, nawet z Mazur. I mówią, że właśnie ten dom odwiedzały, także myślę, że takie zabytki też różne. Mój kolega, który jest z południa Polski, zawsze wspomina, że był w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Także myślę, że na pewno to. Co przyciąga na Kaszuby? Piękne miasto. Co jest tutaj ciekawego, co można zwiedzić? Dużo ładnych uliczek, fontanna. Rynek. My w sumie jesteśmy na obozie pływackim, także korzystamy z uroku Aquacentrum Kościerzyny i z ośrodka Debrzyno.
A co poza tym tutaj jeszcze polecacie właśnie tej młodzieży, która tutaj jest? O, to chyba piękne lasy. Piękne lasy i... Właśnie wybieramy się do Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie zwiedzać, zobaczyć wszystkie parowozy. Stare parowozy. Tak jest, tak jest. A co poza tym jeszcze im polecicie? Na Wdzydze do skansenu chcemy jechać. Obejrzeć we Wdzydach Kiszewskich skansen. Czy z tą grupą jesteście po raz pierwszy? Pierwszy raz jesteśmy z tą grupą na pływalni. Korzystamy z pięknego aquacertum w Kościerzynie. Jak się panu podobają te regiony? Już jestem czwarty raz pod rząd. Co pana tutaj przyciąga? Przyroda i ludzie przede wszystkim. Jak pan ocenia Kaszubów? Najpiękniejsza okolica w Europie. Nie ma nigdzie tak pięknych jezior, lasów. I mówię tak, i ludzi wspaniałych. Co tutaj można zwiedzić? Co pana zachwyciło? No, są w tym barku Muzeum Zesłańców między innymi. Sybir. No, są w Sybirakach, gdzie można się historii nauczyć. Prawdziwej historii, której dzisiaj już tak jakby nie pokazuje się, a tam jest wszystko po prostu pokazane. Także na gołym okiem można po prostu zobaczyć, jak wyglądały warunki życia Polaków na Zesłaniu. Skąd pan przyjechał do nas? Z Warszawy. Rano wstajemy, krótki rozruch, gimnastyka, później jedziemy na basen, na trening. Po południu, po obiedzie mamy jezioro, bo po basenie jest obiad i wieczorem gry i zabawy z piłkami, z paletkami, na sportowo, generalnie to jesteście na sportowo. Grupą sportową? Tak, jak najbardziej. Pływacką? Pływacką przede wszystkim, ale ogólnie preferujemy zdrowy, sportowy tryb życia. Fajnie jest. Codziennie jeździmy z grupą do aquaparku. Mamy 40 minut zajęć, a resztę 20 minut zabawy. Jesteśmy w aquaparku godzinę. Czy w ogóle w szkole macie język kaszubski? Już nie. A potrafisz coś powiedzieć po kaszubsku? Nie. Kto potrafi po kaszubsku? Ja nie. Co potrafisz? Jo. Ach jo. Co to znaczy jo? Tak. Kocham Kaszuby dlatego, bo jestem sama Kaszubką. I korzenie po 40 latach sprowadziły mi z powrotem w te miejsca i uwielbiam je. Bardzo lubię, bardzo kocham. Jak się podobają dziewczyny polskie? Super. Co tutaj zachwyca? Ojejku, wszystko, szczególnie jeziora. A poza tym? Poza tym, no wszystko tu jest piękne. No muzeum, dużo wiedzy można zwiedzać, dużo pamiątek można kupić. I w ogóle jest pięknie. A co już zwiedziłaś? A zwiedziłam jezioro. Nieraz to namawiam ciocię. I co, ciocia idzie z tobą? Nie, musimy jechać. Skąd pani przyjechała na Kaszuby? No ja jesteśmy z Gdańska. A jak się pani podoba w ogóle Kościerzyna? No my jesteśmy tutaj bardzo rzadko, ale w ogóle przyjeżdżamy dlatego, że po prostu lubimy przyjeżdżać do Kościerzyny. Poza tym jest dużo takich sklepów, w których nam odpowiadają wędliny na przykład i takie inne rzeczy. A co tutaj można zwiedzić? Nie wiem, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, co można zwiedzić. Się dobrze rozglądamy, ale coś znajdziemy z godnego pochodzić, patrzeć. Ale też... odpocząć, relaks. Na rynku tam były reklamy Demono, ale to chyba 14 dopiero występy. Tak, nie korzystamy. No i już żeśmy zakodowali. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Wracamy do tematu wędkarstwa. To, co jest bardzo ważnego podczas tej dyscypliny sportowej, to oczywiście udany połów, ale równie istotna jest atmosfera, której podczas zawodów wędkarskich nie brakuje. Miłośnicy tej dyscypliny sportu opowiedzieli naszym reporterom, co jeszcze istotnego jest podczas wędkarskich zmagań. Złowienie okazu, którym można zaimponować kolegom wędkarzom, nie jest wcale takie proste. Czego poza nieprzeciętną cierpliwością potrzeba do złowienia takiej ryby? I czy w gruncie rzeczy udany połów jest tym wszystkim najważniejszy? Proszę mi powiedzieć, czego potrzeba do złowienia dużej ryby? Co tutaj widzimy? Znaczy, chłopcy łowią na robaczki białe, zwane dzikuny, oraz robaczki mniejsze, kolorowe, zwane pinki oraz tu mamy robaczki zwane ochotką. I w zależności od tego, jak czy ryba bierze, czy nie, jeżeli nie bierze ryba, zmieniamy przynętę w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Jaką rybę można złowić na tę przynętę? No to taka jak jest w jeziorze, nie? Przed chwilą płotki, uklejka, nawet okoń się łapie. Także jak okoń łapie na rybkę, tak na takie robaczki, to jest dobrze.
Skąd wziąć taką przynętę? Przynęty, no niestety, kiedyś jak się, za moich czasów, jak się łowiło, tak ten, to się trzeba było łopatka i się kopało w ziemi, tak zwanej drzewnice. Ewentualnie trzeba było kawał mięsa wziąć gdzieś, powiesić, żeby mucha zrobiła swoje i zrobiła coś takiego. A w tej chwili jesteśmy już tak zmechanizowani, że się kupuje w sklepach wędkarskich już gotowe zestawy. Zdradzi nam pan tą tajemnicę. Czym jest przynęta, czym jest zanęta? Czym to się różni? Przynęta? Przynęta to jest o robaczki, ewentualnie małe rybki, a zanęta to jest przygotowana masa. No nie jestem aż takim profesjonalistą, a są tutaj lepsi ode mnie, a to jest, powiedzmy, można z płatków kukurydzianych zrobić bułkę tartą, chleb można wrzucić, to jest wszystko, to jest zanęta. A przynętą to są robaki wszelkiego rodzaju, sztuczne, tak zwane przynęty i jakieś ryby, żaby, to co się rusza. Masz już jakieś zdobycze, którymi mógłbyś się pochwalić? No, szczupaka największego złowiłem 62 cm. Rybacy lubią, wędkarze lubią bić rekordy, chwalić się swoimi trofeami. No jak zauważyłem, to tak, bo wszyscy tam chwalą się, a nikt nie mówi, że złapał najmniejszą, albo w ogóle. Jaka jest twoja ulubiona metoda? Moja ulubiona metoda to jest spławik na bata albo grunt. Co można w ten sposób złowić? Na bata można złowić na przykład płoć, ukleje, leszcza, a na grunt może złowić lina, czasami może złowić leszcza, płotkę, no te większe ryby najczęściej. Wędkarzom nie przeszkadza pogoda, taka jak dzisiaj, która jest dość kapryśna? No czasami przeszkadza, jak jest burza, to trzeba się zwinąć, bo niektórzy mają węglowe wędki i ciężko się łowi, bo może piorun trafić w nie. A powiedz mi, jaka jest rola przynęty w wędkowaniu? Duża, bo jak się dobierze odpowiednią przynętę dla odpowiedniego gatunku, to można połapać fajnie. A na przykład jak beznadziejną przynętę, jakąś, nie wiem jak to powiedzieć, zepsutą, to będzie ciężko na taką łowić. Czyli ryby mogą być kapryśne? Tak, od pogody zależy, od ciśnienia, od łowiska. Mogłoby się wydawać, że takie siedzenie z wędką nad wodą jest nudne. Tak, ale jeżeli są ładne pogody, to może być całkiem ciekawie. A taka pogoda jak dzisiaj nie przeszkadza? Nie, to jest ogólnie taka pogoda wędkarska. A powiedz mi, jaką metodą łowisz? Ja najczęściej łowię ten z kiszem, jak przed siebie. A jaką przynętę używasz? Zwykłą, robaki, dzikuny albo jakieś tam takie glizdy. I co można w ten sposób złowić? Dużo płotek najczęściej. Jakieś duże okazje już się zdarzały? Na razie nie. Najbardziej taką znaną ludziom niezwiązanym z wędkarstwem jest metoda łowienia na spławik, na grunt, gdzie jest taka opinia, no ja bym nie łowił, ludzie, którzy nie są związani z wędkarstwem, ja bym nie łowił, bo to nudne, siedzę, czekam i coś, i inaczej. Ale zawsze mówię, to jest jedna metoda do wędkowania. Są jeszcze metody takie jak spinning, jak mucha. Wędkarstwo morskie, tutaj nie będziemy o tym mówić, bo to jest osobna dziedzina, chociaż bardzo wciąga też dzieciaki, bo to jednak jest też bardzo atrakcyjna, tylko to już jest bardzo niebezpieczna też historia. Ale spinning i mucha to są takie podstawowe, gdzie to jest właśnie metoda dla kogoś, kto chce aktywnie spędzić czas nad wodą. Tam nie ma siedzenia, to jest cały czas ruch, cały czas chodzenie, cały czas brodzenie, cały czas szukanie, wypatrywanie jakichś ruchów na wodzie, jakichś oznak życia ryby. To już jest myślistwo. A rola przynęty? Rola przynęty jest bardzo ważna. Dobiera się ją, czy to tak zwaną żywą przynętę. Mam na myśli tutaj robaki, jakieś dzikuny, ochotkę. Wszystko jest uzależnione od gatunku ryb, jakie chcemy łowić. Jadąc na jakieś łowisko, to co powiedziałem wcześniej, trzeba się zorientować, co tam możemy zastać i tak się przygotować po prostu, tak? Tak samo do spinningu i do muchy. Tam już jest wyjątkowo olbrzymia baza sprzętu, woblery, błystki, najróżniejsze gumy,
gdzie wędkarz chyba może spędzić całe życie na rybach i nie pozna wszystkiego, nawet na pewno jestem przekonany, że nie pozna wszystkiego, co będzie skuteczne w danej wodzie. W ten sport można zainwestować spore pieniądze? Tak, dokładnie. Jeszcze nawet wczoraj mówiłem do kolegów w pracy, że gdybym zliczył, nie wiem, żona pewnie będzie słuchać, gdybym zliczył to wszystko, co wydałem na sprzęt i co poświęciłem na wyprawy wędkarskie, to ja i moi koledzy, którzy tam byli ze mną w pokoju, nie zjedlibyśmy tych ryb do końca życia i jeszcze pewnie ich rodziny. Tyle można by kupić tych ryb za te same pieniądze. Ale tak jak każde inne hobby. Hobby jest czymś nadzwyczajnym, czymś niepowtarzalnym i każdy z nas, niby wszyscy uprawiamy to samo, wędkarstwo, ale każdy z nas przeżywa to inaczej, każdy z nas inaczej to interpretuje, każdy inaczej sobie tłumaczy niepowodzenia, każdy sobie inaczej tłumaczy zwycięstwa jakieś z rybą, każdy inaczej odnosi się do ryby, tak? Wiele osób w tej chwili wyznaje metodę złów i wypuść, co jest słuszne, co jest bardzo słuszne, ale też nie przesadzajmy. Świeża, zdrowa ryba złowiona z czystego jeziora czy z czystej rzeki naprawdę jest rybą nie do opisania w smaku w porównaniu z rybami, które kupujemy w sklepach rybnych. Rozmawialiśmy z ekspertem od spraw promocji. Wiemy już, na czym polega dobra promocja miast i czym przyciągnąć turystę. Sprawdziliśmy też, co ciekawego można zobaczyć w samym Wejherowie. A jak Wejherowo oceniają sami mieszkańcy? Jak pani ocenia Wejherowo? No, mieszkam tu od 8 lat, więc nie jestem tu stałą mieszkanką, ale czyli zadowolona jestem. Mi się osobiście bardzo podoba i dobrze mieszka. Uważa pani, że miasto rozwija się w dobrym kierunku czy w złym? No w dobrym, raczej w dobrym, bo przybywa mieszkańców cały czas, rozbudowuje się, są bloki, mieszkania nowe, deptak wyremontowany, więc na pewno kulturowo się rozwija. Co sądzą państwo o Wejherowie? Czy coś się tutaj zmieniło? Czy dobrze się rozwija? Może widzą państwo jakieś minusy, które trzeba by było poprawić? No ja osobiście jestem od urodzenia tutaj, wejherowianin, a zmienia się tylko na lepsze, no. Cóż tu powiedzieć, po tym parku widać, jak on nam wypiękniał w ostatnich latach. No i same ulice też. Wygląd ulic, chociażby ta nasza Wałowa, Sobieskiego, nasza Starówka tutaj. Także zmiany tylko na lepsze. Pani? No ja też sądzę, że jest coraz ładniej, jest coraz ładniejsze jest Wejherowo. Cisza, spokój, bez pośpiechu. Spokój, taki normalny tryb życia. Jak pani ocenia Wejherowo? Jak mogę oceniać? Dobrze oceniam wszystkie inwestycje. Co mogę powiedzieć? Podoba mi się tutaj nowa fontanna, która zaczęła działać. Znaczy się szkoda, że tamta przestała działać. Mam nadzieję, że naprawiają. Plac zabaw jest super. Co mogę powiedzieć jeszcze? Ulice się zmieniają, pięknieją. To chyba tylko tyle. Według mnie wszystko idzie w dobrym kierunku. Niczego nie brakuje. No a poza drogami, tak, które gdzieniegdzie po prostu są katastrofalne. A mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Jak pan ocenia Wejherowo? Bardzo mi się to podoba, mimo że jesteśmy tutaj dopiero drugi czy trzeci raz, to bardzo pozytywnie. Jestem bardzo zaskoczony, że jest kolorowo, jest bardzo ładny park, zadbany jest, nie ma tutaj żadnych niebezpieczeństw dla dzieci, także bardzo nam się podoba. Ja jestem mieszkanką Wejherowa, a to jest moja siostra, ona przyjechała ze Szprotawy. Również Lubuskiego, a również tam mamy gości z Niemiec. Zaraz ocenimy. I chcę ich oprowadzić o parku, pokazać ten piękny plac zabaw, te stawy z tymi łodziami, oczywiście naszą zieleń wejherowską, co im bardzo się to wszystko podoba. Pani nie jest z Wejherowa, ale za to przebywa tutaj na urlopie, więc pani opinia jest równie istotna. Jak pani się podoba u nas w Wejherowie? To znaczy tak, ja jestem bardzo mile zaskoczona, bo ostatnio byłam jakieś ponad 20 lat temu i pamiętam, to nie było to Wejherowo. Albo macie w chwili obecnej super menadżera, który ma no jakąś wizję tego miasta. Generalnie widzę, że jest nastawiony na turystów, na turystykę. No jest rewelacja. Jest naprawdę przemiana tego miasta w jakieś takie super centrum. W tej chwili się z wielką przyjemnością chodzi po Wejherowie. Miasto jest bardzo ładne, zadbane.
wolnym czasie też jest, gdzie wyjść, spędzić czas. Także jestem zadowolona. Ja tutaj jestem już od 1,5 tygodnia i jestem zachwycona niektórymi zmianami w Wejherowie, między innymi parkiem i jego stanem i tym, co się tam dzieje. Wczoraj był przepiękny koncert, się tam odbył. I ogólnie czuję się, że dużo się w Wejherowie zmienia na pozytywne. Wejherowo ma też dużo możliwości dla mieszkańców i dobrze by było, gdyby jeszcze więcej ludzi to zauważyło i korzystało z nich, bo ja to widzę tutaj na każdym kroku. Wejherze, jak Ci się podoba Wejherowie? Jak oceniasz swoje miasto po tylu latach? No z moim miastem chyba dzieje się dobrze. Z tego co widzę, ostatnio ma i sukcesy sportowe i jak zawsze bardzo ciekawe atrakcje dla turystów i oby tak dalej. Coraz częściej na terenie naszego powiatu dochodzi do bardzo intensywnych burz. Są one bardzo niebezpieczne. W związku z tym poprosiłam dzisiaj o rozmowę starszego aspiranta Zenona Frankowskiego z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Witam Panie Zenonie. Dzień dobry. Panie Zenonie, gdy już zdarzy się burza, są one bardzo intensywne i często niebezpieczne, o czym powinniśmy pamiętać? To zależy od tego, gdzie się znajdujemy. Ponieważ mamy z tego powodu różne zagrożenia w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. Może zacznijmy od tego, że jesteśmy gdzieś w domu albo w jakimś pomieszczeniu. Dobrze, no więc jeżeli znajdujemy się w domu, to przede wszystkim jedną z najważniejszych rzeczy jest odłączenie wszelkich źródeł energii od prądu albo odłączenie zasilania w budynku w ogóle, no bo ponieważ niestety wyładowanie atmosferyczne może spowodować spalenie instalacji elektrycznej i zniszczenie wszystkich odbiorników prądu elektrycznego i to się zdarza. A jeszcze dodatkowo może nas narazić na porażenie prądem elektrycznym. Dlatego najlepiej odłączyć wszelkie zbiorniki prądu elektrycznego, zasilanie w energię elektryczną, no i też nie przebywać na przykład w tym czasie w wannie. A jeszcze co ważne, żeby pozamykać też okna i drzwi i ściągnąć wszelkie lekkie, lżejsze przedmioty, na przykład z tarasów, z balkonów, które mogą wskutek silnego wiatru ulec przemieszczeniu albo na przykład spaść komuś na głowę. A co w sytuacji, gdy znajdujemy się na przykład na plaży, bo wcześniej było bardzo ciepło, albo gdzieś na jakiejś wolnej przestrzeni? A tu jest zdecydowanie gorzej, ponieważ zbiorniki wodne niestety przyciągają wyładowanie atmosferyczne, dlatego należy pamiętać o tym, żeby nie kąpać się w momencie, gdy jest burza. A niestety wielu młodych ludzi uważa, że to jest dodatkowa atrakcja, ale niestety tak nie jest. To jest większe zagrożenie, bo można ulec właśnie temu porażeniu, tym wyładowaniem atmosferycznym. I tak samo jest z plażą. Również plaża znajduje się bezpośrednio przy zbiorniku wodnym. W związku z tym tak samo, jak najszybciej należałoby opuścić teren plaży, czy znajdujący się w pobliżu zbiornika wodnego, żeby nie być narażonym na negatywne konsekwencje. Panie Zenku, czy są jakieś takie bezpieczne pozycje, bo mówi się o tym, że warto wtedy przykucnąć albo warto się schować pod jakimś drzewem, teraz się okazuje, że może nie do końca. Co jest bezpieczne, o czym pamiętać? No właśnie, to jest ciekawe pytanie, ponieważ no tak, jeżeli znajdujemy się na łące albo jest to teren odkryty, nie ma tam miejsca praktycznie, żeby się schować, to faktycznie najlepszą pozycją jest przykucnięcie ze złączonymi nogami razem i to ewentualnie może zapobiec porażeniu tym wyładowaniem atmosferycznym, jeżeli takie by nastąpiło, w pobliżu oczywiście. Z tymi drzewami to jest taka sprawa, że faktycznie wszystkie elementy metalowe oczywiście przyciągają wyładowanie atmosferyczne i drzewa niestety też. Dlatego chowanie się pod drzewami raczej nie jest dobrym pomysłem. Jeszcze należy tu mieć na względzie ten aspekt, że niestety burze dzisiaj w aktualnych naszych czasach połączone są z bardzo silnymi albo huraganowymi wiatrami. I w związku z tym może nie tutaj tym zagrożeniem bylibyśmy narażeni na to zagrożenie wyładowaniem atmosferycznym, ale niestety na przykład przewróceniem się drzewa wskutek silnego wiatru. Dlatego no najlepiej byłoby to jakiekolwiek pomieszczenie zamknięte, zabezpieczone oczywiście przed silnym wiatrem, no nie mówię tutaj o jakichś konstrukcjach metalowych, no ale różnego typu obiekty, typowe murowane budynki, no jak najbardziej bezpieczne są. Panie Zenku, często podróżujemy samochodami, teraz w ogóle w współczesnych czasach każdy właściwie ma samochód, gdzieś tam podróżuje, jeżeli w trakcie podróży samochodem spotka nas burza, to jest bezpiecznie być w tym samochodzie, czy lepiej gdzieś się zatrzymać i uciec gdzie indziej?
O właśnie, że nie. Lepiej zostać w samochodzie. On jest konstrukcyjnie zbudowany w taki sposób, że zapewnia nam bezpieczeństwo w trakcie wyładowania atmosferycznego, ale pod jednym warunkiem. Nie można się wychylać, nie można mieć otwartych okien, nie można wystawiać rąk czy głowy poza samochód przez otwarte okno. To musi być szczelnie zamknięty pojazd i wówczas możemy czuć się w nim bardzo bezpiecznie. Oczywiście też jeden warunek, no nie możemy dotykać żadnych metalowych części, prawda? W tym momencie nic nam się nie powinno wydarzyć, dlatego samochód jest bezpiecznym schronieniem. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Często jest tak, że szczególnie mężczyźni lubią sobie obserwować te burze, czyli stoją gdzieś tam przy oknie albo na balkonie, bądź na tarasie i obserwują właśnie te błyskawice. Czy taka obserwacja, już pomijam to, że to jest niebezpieczne, żeby stać przy oknie, prawda, i na zewnątrz, ale czy obserwowanie tych wyładowań atmosferycznych jest bezpieczne? No, nie jest bezpieczne, muszę się przyznać, że sam niestety ulegam urokowi burzy i czasami niestety obserwuję wyładowanie atmosferyczne, ale nie, oczywiście nie polecam tego, no bo to wystawiamy się gdziekolwiek byśmy byli na zewnątrz, czy na balkonie na przykład, czy na przestrzeni otwartej, wystawiamy się na uderzenie no, tego pioruna. No, a tak samo balkon czy taras, wszelkie poręcze, balustrady, to są również metalowe przedmioty i one niestety potrafią przyciągnąć wyładowanie atmosferyczne, dlatego oczywiście jak najbardziej nie. Najlepiej obserwować burzę bezpiecznie zza okna w zamkniętym pomieszczeniu i wówczas nic się nie powinno wydarzyć. Dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie wskazówki. Wydają się one bardzo proste i bardzo łatwe do zapamiętania, a jednak często popełniamy takie błędy. Miejmy nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa pomoże nam uniknąć potencjalnych zagrożeń. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Ja już zapraszam w piątek do obejrzenia kolejnego przystanku Wakacje, a tradycyjnie kończymy upominkiem muzycznym. Dzisiaj jest to piosenka pod tytułem Było minęło w wykonaniu Wery Korthals. Do zobaczenia. Było minęło, z deszczem spłynęło, nie ma, nas już nie ma, nie ma. Jak niechciany gość, a możesz zostać tu, jeśli tylko chcesz, nie musisz iść. Może tak jest lepiej, kto to dzisiaj wie. Tylko dlaczego ja w żaden happy end nie wierzę już. Ho, 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 nie ma nas. Ho, może tak jest lepiej, kto to dzisiaj wie. Tylko dlaczego ja w żaden happy end nie wierzę już. Ho, 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 nie ma nas. Ho, ho, nie ma nas. Nie ma, nie ma, nie ma. Było już nie.